Hej kochani, zapraszam Was na kolejny film, będzie butowniczka. Ostatnio ciągle mnie pytaliście, kiedy będzie butowniczka, kiedy wrócę z filmami z butami. I dziś właśnie nastał ten dzień, pokażę Wam kilka moich nowych modeli butów. Jak wiecie, w marcu przeszłam operację na haluksa, na prawą stopę. Jest o tym cały film, jeżeli nie widzieliście, macie link w opisie, możecie sobie zobaczyć. Tylko proszę, nie piszcie, masz dziwne stopy, masz takie śmakie stopy. Uważam, że stopy to nie jest akurat najpiękniejsza część ciała ani mężczyzny, ani kobiety. Nie ma się tutaj nad czym rozwodzić. Aktualnie stawiam na obuwie bardzo wygodne, kiedy buty nie są na mnie wygodne podczas mierzenia, kiedy postawię w nich pierwsze kroki, to ich po prostu nie kupię. I naprawdę na co dzień chodzę w bardzo wygodnych butach, jak mnie gdzieś spotkacie, to najczęściej właśnie w takich butach, jak Wam dziś pokażę. Mam dziś 5 par, które noszę najczęściej i katuję na okrągło. Pierwsza i najwygodniejsza na świecie para. I słuchajcie, dorwałam te buty jakiś czas temu w TK Maxie z Asią. Bardzo Cię pozdrawiam, Asiu. Szukałam bardzo wygodnych butów, zresztą ostatnio na live Wam mówiłam, że potrzebuję wygodnych butów, wygodnych Adidasów. Noszę wprawdzie Converse, ale nie wtedy, kiedy mam cały dzień łażenia, bo niestety, ale Converse troszeczkę po bokach ściskają, to nie jest dobre dla haluksów i są dosyć płaskie i zawsze muszę do nich włożyć wkładkę, żeby stopa nie była płaska. Mój lekarz po prostu zalecił, żeby ta stopa była troszeczkę bardziej uniesiona. Buty, które Wam pokażę właśnie są z TK Maxa. Może nie są jakieś wyjątkowo piękne, ale mi się podobają. Na stopie wyglądają bardzo zgrabnie i do opalonej nogi, do opalonej łydki wygląda to cudownie i są różowe. Wybaczcie za brudną podeszwę, ale naprawdę non-stop w nich chodzę. Do wszystkiego, nawet jak mi nie pasuje, nawet do różowych rzeczy, do niebieskich rzeczy, do wszystkiego. Wygląda to super, do różnych eleganckich stylizacji też. I to są takie buty z bardzo giętką podeszwą, z lekkim podwyższeniem, jak tu widzicie. Coś na kształt Adidasów, na kształt butów właśnie Kanye Westa, na kształt tych butów Jeezy. I to jest marka Sweden Klee, tak się nazywa i to jest właśnie marka, którą możecie dostać w TK Maxie. Model to jest Jazzy i rozmiar to jest 41. I buty są bardzo cienkie, zrobione z takiego syntetycznego, cieniusieńkiego materiału, który przypomina skarpetę, widzicie? On jest tak cienki, tutaj nie ma żadnych szwów i to jest właśnie fajne dla osób, które mają problemy ze stopami, mają haluksy. Zresztą widzicie, one są troszeczkę tutaj już wyżłobione przez moje stopy, że nic Was tu nie będzie ściskało, nie będzie tu żadnych szwów, które będą Was ograniczały. Te buty mnie nie obtarły, nic się nie działo ani razu. Dodatkowo to, co lubię, bo ja nie lubię języka, że język gdzieś tam lata, zahacza się, może to jest taki głupi problem, ale tutaj jest wszyty, więc tu Wam nic nie będzie zahaczał się. Jedyny minus, jaki był na początku, że tutaj barwiły, każde białe skarpety mi się barwiły tutaj na różowo, to jedyne to, a to nie jest jakiś duży problem. Buty są bardzo lekkie, chyba nigdy nie miałam tak lekkich butów, prawie nic nie ważą. I minus jest taki, że przy takich butach, przy takiej podeszwie, która wbrew pozorom też jest bardzo cienka, bo tutaj prawie dotykamy podłoża, bo ta podeszwa to jest taka jakby gąbka, one są naprawdę miękkie. Minus jest taki, że jak chodzicie po kamieniach, chodzicie, nie wiem, po jakimś bruku, a ja ostatnio w Szwecji właśnie sporo zwiedzałam i w Danii i chodziliśmy po takich wybrukowanych różnych uliczkach, to rzeczywiście po paru kilometrach nogi zaczynają nas boleć od spodu, po prostu od tych kamieni, bo czujemy się jakbyśmy szli na boso. Także no, trzeba na to uważać, ale buty są świetne i na pewno będę polowała jeszcze na buty tej marki za stówę, takie buty, które no, są idealne jak kapcie. Polecam Wam kupić, wiem, że w TK Maxie jeszcze można dostać właśnie, są różowe, nie wiem czy fioletowych nie było, ale muszę się przejść i koniecznie zajrzę, może nawet jeszcze dziś, czy nie ma jeszcze drugich takich butów, bo chętnie bym sobie takie dokupiła. Drugi model butów mam od niedawna, od kilku dni, więc jeszcze nie są tak mocno przetestowane jak te poprzednie. Są to Nike Roche, nie wiem jak to się czyta, całe czarne z białą podeszwą i z czarnym znaczkiem. Chciałam kupić całe czarne, niestety nie było w moim rozmiarze. I zamówiliśmy sobie z Darkiem takie same, jakoś chcieliśmy mieć po prostu takie same buty, fajnie to wygląda, jak będziemy szli w identycznych. W środku są takie i to Darek mnie właśnie namówił, żeby kupić te buty, bo on sobie wcześniej kupił takie, ale białe. I tak samo ma podobne przemyślenia co do tych, że właśnie są takie miękkie, wygodne. Nie są już tak giętkie, jeżeli chodzi o podeszwę. Podeszwa jest troszeczkę sztywniejsza, troszeczkę grubsza, więc tutaj nie czuć aż tak tego chodzenia po kamieniach, jak to mówię. I tak samo ja to nazywam, że to jest po prostu taka skarpeta. Zamiast tutaj szwów i grubego materiału mają tak jakby taką skarpetę. Więc to nie zawsze ładnie wygląda, szczególnie na białych butach to widać, jak palce Wam tutaj przebijają. Jak idziecie na przykład, to tutaj gdzieś tam wystaje palec. Ale ja uważam, że wygoda ponad wszystkim.
I cieszę się z tych butów. Ja widzę w nich jeden duży minus. One powiększają wizualnie stopę. Tak jak te nie powiększają i tak jak te wydają się właśnie takie delikatniejsze. Może to nie widać, ale te się wydają przez tą podeszwę troszeczkę większe, ale centymetrowo to jest dokładnie to samo, bo zamówiłam idealny rozmiar. Także te są troszeczkę większe, przez to właśnie tutaj z przodu i z tyłu stopa wydaje się potężniejsza i dłuższa. No i przez to, że są takie jednolite, one są tutaj grubsze jednak niż na przykład te. Widzicie, te są cieniutkie, a te są tutaj grubsze, takie jednak jest tu wsparcie po bokach. To stopa wydaje się rzeczywiście sporo większa. Jeśli chodzi o rozmiar, to ja sobie zamówiłam 42, bo takich w przypadku wszystkich butów, które tu posiadam, ja mam 26,5 cm, więc patrzę na to i potem zamawiam sobie buty. W Nike mam niestety rozmiar 42. Te buty nie są dostępne w ogóle stacjonarnie w tym rozmiarze. Próbowałam w różnych sklepach i po prostu zamówiłam online. I cieszę się, że są naprawdę fajne. Także tu akurat Nike nie ma moim zdaniem tej rozmiarówki takiej, jakby to powiedzieć, standardowej, bo ja mam rozmiar 41, 26,5 to jest zwykle 41, ale widzicie, to zależy po prostu od marki. W każdym razie, jak widzicie, wybrałam tym razem buty takie a la skarpeta i dziękuję Wam za wszystkie rekomendacje, bo pod live'em pisaliście mi właśnie dużo o tych butach. No i zdecydowałam się właśnie na to. To były nowe Adidasy, teraz przechodzimy już do klapek. Klapki, sandałki, możecie to nazwać różnie. I przyrzekam Wam, te buty nigdy mi się nie podobały. Miałam podobne, jak byłam gdzieś tam, nie wiem, w podstawówce. Rodzice mnie zmuszali, żeby nosić takie właśnie ortopedyczne, wyżłabiane buty. Nigdy mi się nie podobały. W zeszłym roku zobaczyłam na blogu Jessiki, pozdrawiam Cię Jessica. Widziałam też na filmie Uszusz i wtedy mówiłam, Boże, nigdy takich butów, straszne są, nie podobają mi się, są okropne. I w tym roku kupiłam sobie trzy pary. Pierwsza para to jest Madryt. Jest to mój najnowszy nabytek. Mam je zaledwie od wczoraj i w sumie dzięki tym butom stwierdziłam, że nagram Wam taki film, żeby pokazać Wam też różne modele. To są Birkenstocki. To jest niemiecka marka butów takich ala ortopedycznych. Butów, które mają być zdrowe dla naszych stóp. I tutaj zdania są podzielone, bo żeby buty były zdrowe, to z jednej strony powinny dobrze wspierać naszą stopę, a z drugiej strony nie powinny mieć takiej sztywnej podeszwy. Te mają właśnie sztywną podeszwę. Tutaj nic nam nie lata, nic się nam nie zgina, więc... Tutaj troszeczkę inaczej się oczywiście chodzi niż w takich butach, które się mega wyginają, ale są to buty bardziej stabilne. Tutaj natomiast są wyżłobione w środku i dzięki takim butom wiemy, że nasza stopa prawidłowo stoi, prawidłowo chodzimy, nie wygina nam się, walczymy na przykład z platfusem lub z jakimiś odkształceniami stopy, jakby to nazwać. I mam tutaj trzy modele. Pierwszy model to jest Madryt, to jest właśnie najnowszy model. To jest taki najbardziej płytki tak naprawdę klapek. Tutaj tak jak te Birkenstocki są z tego znane, że to są właśnie takie bardziej siermiężne, takie masywne buty, to te są jakby bardziej delikatne. Jedyną masywną rzeczą w tych klapkach jest podeszwa. W każdych butach jest taka sama. Nasza stopa tutaj wpada. To nie są klapki, które będziemy przyklapywać tutaj z tyłu. Jeżeli dobrze dobrałyście sobie rozmiar, to będą to stopa będzie się kończyć tutaj. Także minus jest taki, że znowu ten but wydaje się dosyć duży. Ja mam tutaj znowu 41, 26,5 cm i one mi przyszły i Darek mówi, kurczę, te buty są strasznie duże. Ale kiedy założyłam je na stopę, to widzę, że jakby stopa mi się tutaj odtąd dotąd kończy. I tak powinny te buty leżeć właśnie. One są takie ale ortopedyczne, stopa ma nam nie latać tutaj ani do przodu, ani do tyłu, ma nam nie wypadać z tego klapka i ma nam się trzymać. Także to jest Madryt, buty najbardziej jakby płytkie, w środku wyłożone skórą. Nie wiem natomiast co tutaj do tych pasków, tego nie jestem przekonana. Nie obcierają mnie, chodziłam już w nich i są bardzo wygodne. Czarne lakierowane. Kolejny model to jest Arizona, bardzo znany model. I ja je mam z Zalando, podlinkuję Wam na dole. Jeżeli nie będzie tego dokładnie koloru, to będą na pewno inne. Niestety widzę, że już ubrudzone tu z boku. Zakochałam się w tych butach, bo bardzo spodobał mi się jakby tutaj wzór. Bo to jest, nie wiem czy tutaj widać, taka ala syrenka, ala taka łuska, coś takiego. Znowu mamy tą samą podeszwę, żłobioną i jak widzicie, buty, które są już noszone, mają tutaj ślady tych paluchów. Te, które są nienoszone, oczywiście są świeżutkie i tego jeszcze nie widać. I znowu mamy tutaj ten kształt, co poprzednio, natomiast te buty są bardziej zabudowane, lepiej trzymają się stopy. Tutaj nam trzymają stopę już od góry. Stopa nam nie lata i ja te buty nosiłam już po operacji. Plus tych butów jest taki, że możemy sobie regulować paski. Także jeżeli macie szerszą stopę czy węższą stopę, możecie sobie to właśnie ułożyć. I ja tu widzę, że lewą stopę mam mocniej zaciśniętą niż prawą, no bo prawą mam właśnie luźniej. Podeszwa taka standardowa, klapkowa, natomiast w środku właśnie wyżłabiane. Bardzo wygodne buty i uważam, że mimo to, że są takie dosyć ciężkie, to wyglądają dość dziewczęco, przez to, że mają właśnie ten taki print...
syrenkowy, wyglądają dosyć słodko. I będąc w Kopenhadze, byłam przy sklepie Birkenstocka, zobaczycie to na vlogu, i widziałam tam wiele różnych ciekawych kolorów, były neony, były brązy, szarości, no wszelkie kolory, jakie tylko chcecie. Także jeżeli chodzi o te buty, jest naprawdę duży wybór. Trzeci model, myślę, że najmniej atrakcyjny, jeżeli chodzi o to, jak wygląda na stopie, no chyba, że ktoś ma malutkie i śliczniutkie, zgrabne stópki. Jeżeli ktoś ma dużą stopę, no to nie wygląda to moim zdaniem bardzo atrakcyjnie, ale również bardzo wygodne, i to był mój niezbędnik tak naprawdę po operacji. Bo te buty nie uciskają nas po bokach. To są takie klapki. Jak widzicie, też już nieźle znoszone. To jest model Gize chyba się czyta. I jak widzicie, są to japonki. Także tutaj te poprzednie zwykłe klapery, a tutaj mamy japonkę. I wybrałam sobie taki brązowy glitter. Taki print. Wcześniej miałam inne, jeszcze ładniejsze, takie złote, ale zostawiłam jeden klapek w Hiszpanii. Oczywiście zwalam to na Darka, że to jego wina. I niestety, ale musiałam wyrzucić drugiego klapka i zamówić sobie nowe. Ale od razu zamówiłam sobie nowe. Przez to właśnie, że są tak wygodne, że nic nas tu po bokach nie uciska. I właśnie po tej operacji, kiedy jeszcze ta noga nie była zagojona i kiedy tylko dotykałam bok stopy, czułam ból, to właśnie były idealne buty na ten czas pooperacyjny. Różnica w tych butach, a tych poprzednich, to jest to, że one tutaj mają napisane, że to jest soft footbed. One nie są tak sztywne, jeżeli chodzi o podeszwę. Tutaj jest troszeczkę bardziej miękko, ale no jest bardziej miękko. Nie jakoś dużo, ale faktycznie troszeczkę delikatniejsze są w środku. Również są to buty skórzane w środku. Nie wiem właśnie, jak tu na zewnątrz. Wydaje mi się, że też, ale nie wiem na 100%. Ostatnio Lola sobie właśnie na nie polowała. Nie wiem, czy w końcu kupiłaś Lola, czy nie, napisz tu na dole. Wydaje mi się, że Lola kupiła sobie chyba jakieś jasne. I właśnie miałyśmy kminę, czy są to skórzane buty, czy nie. Nie jestem pewna. Te mają też czarną podeszwę, jak widzicie, te mają białą. Teraz mi się przypomniało, że moja babcia miała kiedyś takie białe klapki i mi się zawsze tak nie podobały. Pamiętam, że miała je zawsze na wakacjach i wszelkich wyjazdach. I właśnie z babcią mi się kojarzyło, ale powiem wam, że no, im człowiek starszy, tym mądrzejszy i zaczyna po prostu doceniać tą wygodę i to, że właśnie zdrowie jest ważniejsze niż wygląd. Także to jest moja kolekcja butów pooperacyjnych, buty, które noszę teraz najczęściej. I powiem wam, że się jakoś nie wstydzę, albo śmigam właśnie w sportowych, albo w tych klapkach, Birkenstockach. Fajnie, że to weszło teraz do mody, że to nie jest nic dziwnego i właśnie nie kojarzy się tylko z jakąś rekonwalescencją po operacji. Dajcie znać, czy macie Birkenstocki, czy takie inne buty ala ortopedyczne. Mnóstwo teraz takich butów możecie dostać na przecenach. W TK Maxie też dostaniecie takie buty za około stówkę. Aha, nie podałam wam jeszcze cen. Niestety nie pamiętam cen roszów. Wydaje mi się, że to było około 300 zł. Jeżeli... Tak, na pewno to było około 300 zł. Jeżeli chodzi o Birkenstocki, to ceny tu się wahają w zależności od tego, gdzie kupujecie. Wydaje mi się, że też około 200 zł kosztują. Zresztą podlinkuję wam na dole. Ja zwykle kupuję na Zalando, ale zawsze w każdym razie kupuję online, jakoś tak się składa. Dajcie mi znać, czy miałyście, czy macie Birkenstocki. I jakie są wasze ulubione Adidasy i najbardziej wygodne. Tylko nie piszcie, że Konwersy, Vansy i Superstary, bo to są właśnie te mniej wygodne. New Balance'y przekonałam się, że teraz też nie są wygodne, bo mnie po bokach ściskają i to już nie są tak wygodne buty, jak były wcześniej. Także tak jak mówiłam, stawiam teraz na buty skarpetowe. To tyle w dzisiejszym filmie. Zostawcie kciuka, jeżeli lubicie butowniczkę, i widzimy się w kolejnym. Pa, pa!